Upadek w grzech i jego następstwa. To jest główny temat rozdziału 3 pierwszej księgi Mojżeszowej. Fragment ten stanowi całkowite rozwiązanie dotychczasowej sceny. Jest bogaty w ważne pouczenia oraz zasady i jako taki stanowi tę część Słowa Bożego, na którą powołuje się wielu, pragnąc słusznie wykazać zepsucie człowieka i podarowany przez Boga środek zbawienia. Wąż występuje tutaj ze swoim zuchwałym pytaniem odnośnie do klarownego zarządzenia Bożego. Pytanie to jest wzorcem i swoistym prototypem wszystkich stawianych od tamtego pamiętnego dnia pytań ludzi, którzy niestety aż za bardzo przysłużyli się wężowi i jego sprawie w tym świecie. Takie zwodnicze pytania odeprzeć można pewnie jedynie przez nieograniczony autorytet i boski majestat Pisma Świętego. Na tym właśnie polegało oszustwo węża. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Tak brzmiało podstępne pytanie węża. Pierwsza księga Mojżeszowa 3:1 nam to dokumentuje. Tak brzmiało podstępne pytanie szatana i gdyby Słowo Boże mieszkało obficie w sercu Ewy, jej odpowiedź byłaby zdecydowana. Jedyna słuszna droga, na której jesteśmy we właściwy sposób stawić czoła chytrym pytaniom i podszeptom szatana, polega na tym, że potraktujemy je natychmiast jako pochodzące od tego, który jest ojcem kłamstwa, jak dokumentuje nam Ewangelia Jana 8:44, i odeprzemy za pomocą Słowa Bożego. Gdy damy im choćby na chwilę przystęp do naszego serca, tracimy natychmiast siłę, w której jesteśmy w stanie udzielić na nie słusznej odpowiedzi. Diabeł prowadził swoją nieprzejrzystą grę. Nie powiedział: jestem diabłem, wrogiem Bożym i przyszedłem, aby go czernić, a was zniszczyć. To nie byłoby podobne do chytrego węża. Mimo to swoim pytaniem, dzięki któremu udało mu się zasiać wątpliwość w sercach stworzeń bożych, osiągnął dokładnie ten sam cel. Jeśli wiedząc, że Bóg jasno coś powiedział, daję posłuch pytaniu, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział, jest to dowód zaistniałej w moim sercu niewiary, co świadczy równocześnie o mojej całkowitej niezdolności, aby stawić czoła szatanowi. Sposób, w jaki Ewa udzieliła odpowiedzi, udowodnił jasno i wyraźnie, że wpuściła już podstępne pytanie węża do swojego serca. Zamiast uchwycić się klarownych słów Boga jako jedynej skutecznej broni, w udzielonej szatanowi odpowiedzi dodała swoje własne. Obojętne, czy dodaję cośkolwiek do Słowa Bożego, czy też ujmuję, oba przypadki udowadniają, że słowo to ani nie mieszka w moim sercu, ani też nie kieruje moim sumieniem. Człowiek, który znajduje swą radość w posłuszeństwie, będącym jego pokarmem i napojem, który żyje każdym słowem wychodzącym z ust Pana, z pewnością zna jego słowo i zważa na nie. Niemożliwe jest, aby był wobec niego obojętnym, w stoczonej z szatanem walce, o czym możesz przeczytać w Ewangelii według Mateusza, 4 rozdział od 1 do 11 wersetu oraz w Ewangelii według Łukasza, 4 rozdział od 1 do 13 wersetu. Pan Jezus Chrystus przytaczał Słowo Boże z całą dokładnością, ponieważ żył tym Słowem i cenił je o wiele wyżej niż pokarm, którego potrzebował dla swojego fizycznego ciała. Nie mógł zacytować go niewłaściwie, ani też błędnie zastosować. Nie tak było z Ewą, która dodała swoje własne słowa do tych, które wypowiedział Bóg.
Jego przykazanie brzmiało prosto: nie wolno ci jeść. W ustach brzmiało ono: nie wolno ci jeść ani się go dotykać. To były słowa Ewy, a nie słowa Boga. Bóg nie wspominał nic o dotykaniu. Tak więc przeinaczenie słów Boga, a Bóg nie wspomniał nic o dotykaniu, pokazało wyraźnie, że Ewa opuściła grunt szczerego zaufania pokładanego w świętym Słowie Bożym i podporządkowania się jego autorytetowi. Psalm 17, werset 4 mówi: według słowa ust Twoich chroniłem się drogi okrutnika. Według słowa ust Twoich chroniłem się drogi ust okrutnika. Psalm 17, 4. Autorytet Słowa Bożego. Nie ma nic bardziej interesującego, jak przyglądanie się temu niezwykle ważnemu faktowi, że Słowo Boże i wymagane wobec Niego bezwarunkowe posłuszeństwo jest stawiane we wszystkich księgach Pisma Świętego na pierwszym miejscu. Jesteśmy winni Mu posłuszeństwo z prostego powodu. Jest to Słowo Boga. My zajmujemy miejsce stworzenia. On jest Stwórcą. Ma prawo, aby wymagać od nas posłuszeństwa. Niewiara może nazywać podporządkowanie się Jego autorytetowi ślepym posłuszeństwem, ale chrześcijanin z radością nazywa je mądrym posłuszeństwem, którego podstawą jest głęboki wgląd, pełny duchowego rozsądku i poczucia słuszności, ponieważ wie, że podmiotem, któremu się podporządkowuje, jest Słowo Boże. O człowieku, który nie zna Słowa Bożego, można słusznie powiedzieć, że pogrążony jest w ciemności i stanie ślepoty, ponieważ jedynym źródłem Bożego światła w tym ciemnym świecie jest czyste i wieczne Słowo Boże. Wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, to tylko fakt, że przemawiającym jest Bóg. To przekonanie wynosi posłuszeństwo do wzniosłej rangi najmądrzejszego postępowania. Gdy dusza unosi się ku Bogu, dosięga tym samym źródła najwyższego autorytetu. Żaden człowiek, ani też żadna ludzka organizacja nie mogą rościć sobie prawa do wymagania posłuszeństwa dla swoich zarządzeń i słów. Podając za grunt swych roszczeń fakt, że to on albo ona jest ich autorem. Może posłużę się przykładem. Gdy na przykład jakaś organizacja czy społeczność kościelna żąda posłuszeństwa wobec swych własnych przepisów i ordynansów, przywłaszcza sobie tym samym przywilej Boga i każdy, kto chyli przed nią głowę, w wyrazie pokornej uległości dopuszcza się rabunku i zawłaszczenia wyłącznych praw Boga. Społeczność taka stoi tym samym pomiędzy Bogiem a sumieniem. A któż może czynić bezkarnie coś podobnego? Gdy Bóg przemawia, człowiek ma obowiązek słuchać. Niewiara podaje w wątpliwość, czy Bóg w ogóle mówił, a rzekoma przesądna wiara stawia ludzki autorytet pomiędzy sumieniem a tym, co mówił Bóg. W obu tych przypadkach zamykamy Słowu Bożemu możliwość działania wobec nas i w konsekwencji pozbawiamy się błogosławieństw wynikających z posłuszeństwa. Żaden akt posłuszeństwa nie pozostaje bez błogosławieństwa, ale gdy tylko się ociągamy, dajemy wrogowi przewagę, którą wykorzysta on z całą pewnością, aby oddalać nas krok po kroku od Boga. Rozważany przez nas rozdział 3 pierwszej Księgi Mojżeszowej dostarcza nam smutnych ku temu dowodów. Zaraz po pytaniu, czy Bóg rzeczywiście powiedział, nastąpiło zapewnienie: na pewno nie umrzecie. Napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, 4 werset. Na pewno nie umrzecie. Dostrzegamy tu pewien schemat. Najpierw wróg ośmiela się podać w wątpliwość to, że Bóg w ogóle mówił.
a w chwilę później bez ogródek zaprzecza jego słowom. Ten jakże poważny fakt pokazuje nam, jak niebezpiecznym jest zapuszczanie się na grząski grunt wątpliwości odnośnie do pełni i autentyczności wypowiedzi Bożych. Złagodzony racjonalizm jest blisko spokrewniony z otwartą niewiarą, a od niewiary, która waży się stawać na pozycji sędziego względem Słowa Bożego i osądzać jego wypowiedzi, tylko jeden mały krok jest do ateizmu, który zaprzecza bez ogródek egzystencji Boga. Ewa nie mogłaby przysłuchiwać się spokojnie temu jakże bezczelnemu i zuchwałemu wystąpieniu szatana, w którym przeciwstawiał się otwarcie Bogu, negując jego wyraźne przykazania, aby nie dopuściła wcześniej do tego, że miała wątpliwości w swoim sercu. Gdyby nie dopuściła wcześniej do tego, aby obojętność względem jego słowa zawładnęła jej sercem, jej niewiara robiła błyskawiczne postępy, tak, że już wkrótce była w stanie znieść z całym spokojem przeciwstawienie się i wyniesienie istoty stworzonej nad Boga, a to z prostego powodu. Jego słowo straciło autorytet nad jej sercem i sumieniem. Jest to bardzo poważne ostrzeżenie dla wszystkich, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie, aby dać się uwikłać w sidła racjonalizmu. Nie ma nigdzie prawdziwie bezpiecznego gruntu i pewności, jak tylko niezachwiana wiara w boską inspirację i nieograniczony autorytet całego Pisma Świętego. Nie ma nic nowego pod słońcem, mówi kaznodzieja w Księdze Kaznodziei Salomona, 1:9. Nie ma nic nowego pod słońcem. Dokładnie to samo zło, które sieje dzisiaj spustoszenie w całej Europie, niszcząc dogłębnie źródła wszelkich religijnych myśli i uczuć, doprowadziło już w ogrodzie Eden do zepsucia serca Ewy. Swój pierwszy krok na odstępczej drodze postawiła w momencie, w którym nadstawiła uszu na pytanie, czy Bóg rzeczywiście powiedział. Zaraz potem wszystko potoczyło się krok po kroku w oczywistym kierunku, aż w końcu skłoniła się przed wężem, uznając go za swojego Boga oraz źródło prawdy. Tak, jest to nader poważna myśl. Wąż zajął miejsce Boga, a jego kłamstwo wyparło Bożą prawdę. Tak było w przypadku pierwszego upadłego człowieka i tak ma się jeszcze i dziś sprawa z wszystkimi jego potomkami i naśladowcami. W sercu człowieka, który nie narodził się na nowo, Słowu Bożemu nie zostawia się nawet małego kącika, a ileż miejsca zaprzątają w nim kłamstwo i omamy węża. Wystarczy to serce poddać tylko jednej, choćby prostej próbie i od razu wyjdzie na jaw, że tak jest w rzeczywistości. Dlatego też wypowiedziane przez Pana Jezusa do Nikodema słowa: musicie się na nowo narodzić, tak jak mówi nam Ewangelia Jana, 3:7. Musicie się na nowo narodzić, mają tak wielkie znaczenie.